Inspektor policji Rogers. Słucham. Halo, halo. Halo, słucham. Kto mówi? Halo. Halo? Czy to zoo? Nie, dodzwonił się pan na komisariat policji. Komisariat policji? To dlaczego małpa przy telefonie? Cholerny dowcipniś. Słucham, Rogers. Halo, halo. Halo, słucham. Kto mówi? Halo. Ciocia? Mów trochę głośniej, ciociu. Źle słychać. Nie jestem pańską ciocią. Jestem inspektorem policji. Nie powiedziałem ciocia, tylko ciota. Źle mnie pan zrozumiał. Zaraz namierzymy pański numer, to odechce się panu głupich dowcipów. Halo? Dzień dobry panu, jak tam samopoczucie? Kto mówi? Halo? Pan zamawiał pizzę? To pomyłka. Dodzwonił się pan na komisariat. No to co, gliniarze nie jedzą pizzy? Proszę dać mi spokój. Nie mam ochoty na dyskusję. Mam dużo pracy. Inspektor policji Rogers. Słucham. Halo, halo. Halo, słucham. Kto mówi? Halo. Halo, nic nie słyszę. Halo, proszę mówić głośniej. Kto mówi? Halo. Słychać jak z Władywostoku. Halo. Ja słyszę dobrze. Kto mówi? Tu Steve. No, nareszcie coś słychać. Tutaj na górze wszystko w porządku. Jaki Steve? Gdzie tutaj? Jak stąd ładnie wygląda ziemia. Następnym razem musisz polecieć ze mną. Skąd pan sławi? Halo? Jak to skąd? Z Księżyca. A co myślałeś? Co z tobą? Nie mam czasu na kretyńskie wygłupy. Cholerny dowcipniś. Słucham, Rogers. Halo, halo. Halo, słucham. Kto mówi? Halo. Ciocia? Mów trochę głośniej, ciociu. Źle słychać. Nie jestem pańską ciocią. Jestem inspektorem policji. Wszystko w porządku, ciociu. Wujek Patryk już do ciebie jedzie. Jaki wujek? To pomyłka. Jestem policjantem. Słuchaj, ciociu. Wyjedź po niego na dworzec. Muszę kończyć! Proszę posłuchać. To pomyłka. Źle pana połączono. Nic nie słychać! Pa, ciociu! Ucałuj wujka Edwarda! Chwileczkę! Halo! Cholerne telefony! Halo! Halo! Siakrę! Inspektor policji Rogers. Słucham. Dzień dobry panu. Jak tam samopoczucie? Kto mówi? Halo? Czy możemy porozmawiać? Czy czuje się pan zagubiony? Może... Nie czuję się zagubiony, tylko zapracowany. Do widzenia. Thank you.
Rogers? Dzień dobry, nazywam się Hopkins, redaktor tygodnika Effektiv. W czym mogę panu pomóc, panie Hopkins? Chciałem zrobić wywiad z panem i pańskimi chłopcami. To interesujące. Na jaki temat? Interesuje mnie problem korupcji w policji. To interesujące. Jak pańska godność? Hopkins. Roger Hopkins. To interesujące. Naszą policję, panie Hopkins, na szczęście ominęła ta plaga. Ale... A jak pan chce jakieś sensacyjki, to niech pan idzie do kina.